Wesker. Nemesis. W piątek pojawił się pierwszy darmowy dodatek do Resident Evil 2 Remake, który zawiera oprócz dwóch dodatkowych stroi, które są do ściągnięcia oddzielnie z roku 98. Fajnie to wygląda, zobaczcie na naszym kanale również gameplay z tych dodatków. Co w nowym DLC, tym takim, no niby tym większym darmowym jest? Mamy trzy zupełnie nowe scenariusze. Jest to kampania Kendo, kampania żołnierza Umbrelli, ducha, bardzo Ghost. Fajnego. Tak. Z czym cię to kojarzy? Z Call of Duty, Modern Warfare. No oczywiście. No i kampania córki burmistrza, przetrzymywanej przez Ironsa. I to są takie scenariusze z kategorii co jeśli, tak? Dokładnie. No i co możesz powiedzieć o tym? Na pewno grałeś. Co mogę powiedzieć? W dniu wczoraj się przeszedłem wszystkie kampanie. Tam jest jeszcze jeden taki bonus, dodatkowa kampania, ale to zostawmy sobie na później. Pierwsza kampania, którą zacząłem, to była właśnie córka burmistrza. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I co mogę powiedzieć? No jest trudno. Jest ciężko. Jest ciężko. Te kampanie mają swój poziom trudności. Niestety opierałem się na zasadzie podobnej do scenariuszu Hanka, który był do odkrycia w podstawowej wersji. Czyli mamy takie kill roomy tak naprawdę. Dokładnie. I to trochę, powiem ci, jestem zawiedziony. I spodziewałem się czegoś takiego, że na przykład Ghost będzie miał typową rozwałkę, taką jak Hank, punktu A do punktu B, mercenaris i tyle. A to okazuje się, że każda kampania zawiera w sobie tak zwaną wyżynkę i lecenie na pałę do samego końca. Fakt, no pojawiają się nowi przeciwnicy, no ten taki biały jest bardzo fajny. W kampanii córki, tak. On przypomina mi przeciwnika z labiryntu Fauna del Toro. Podobne. Bardzo fajny przeciwnik. To mi się podobało. Natomiast te zombie, które świecą oczami, no wiesz co, ja ten motyw bym usunął. Strzela, puszczają dym. Dobra, jest to zombie zarażony, w jakiś sposób ciebie zaraża, ale jest to potrzebne. Wiesz co, no powiem ci, tam jak gra się kendo i kojarzysz taki motyw, jak zjeżdżasz tą windą i tam leży pełno zombie. No jest. I jeden puka, ma na sobie detonatory, ma butlę gazową i puka tam w ścianę. Tak. I tam schodzisz i tych dużo zombiaków jest z tymi oczami. Wiesz co jest najgorsze, że jak one wybuchną, po prostu robi się taki fioletowy dym i jesteś zarażony od razu, a mało roślinek dali. No ale dlaczego zarażony coś od razu? Dlatego, że strzelasz bliska. A kiedy zabijasz tego zombiaka, bo to wtedy dopiero wypuszcza ten dym. Tak, i to trzeba się odsunąć. Musisz się odsunąć, musisz z daleka je zabijać. To jest trochę irytujące, zwłaszcza, że te kampanie właśnie nastawione są na rozwałkę i za tobą biegnie horda, przed tobą jest horda i musisz decydować bardzo szybko. Ja w pewnym momencie po prostu, a jak już doszedłem do kanału i tam były te 2G, no to już... No w kanałach też nie jest za prosto. Także no tak, mamy... Tam są w ogóle dwa tryby trudności dla każdej postaci, bo jest opcja treningu i opcja oznaczona gwiazdkami poziom trudności. Najłatwiejszy scenariusz tej dziewczyny, córki burmistrza. Najtrudniejszy jest Ghosta. A pośredni jest Kendo. Mamy zestaw broni bardzo pokaźny. Na różnych poziomach trudności ten zestaw będzie różny, bo począwszy od sposobu uleczania się, mamy więcej roślinek, tam spreje chyba się nad nie pojawiają. Pojawiają się w takich, wiesz co, tych automatach. To są takie automaty, to też jest nowość. Tak. Automaty, które wyglądają komicznie, to na to w ogóle wpadło. Wesołych miasteczka. To w ogóle, słuchajcie, to w ogóle nie pasuje. Takie rzeczy nie pasują do Rezydenta, według mnie, dwójki zwłaszcza. Oni odnowili klimatem, a dali coś takiego, że po prostu mnie to odrzuca. Wiesz co, oni to zrobili specjalnie, no bo w sumie to samo możemy powiedzieć... No to wiadomo, że specjalnie, możemy to samo powiedzieć o tofu, tak? Że ser biega, a jednak to się przyjęło. No Nemesis, dobra, ale klasyka. To jest ser tofu. A dają dodatek, gdzie pojawiają się takie rzeczy. Owszem, to jest japońskie, właśnie o to chodzi. To jest trochę rezydentowe. Musimy na to przymknąć oko. Ciężko mi się przyznać. Zatem wiesz, to jest darmowy content i... No tak, ale to, że jest darmowy, to nie znaczy, że... Pamiętam, jak zaserwowali nam dodatek No The Hero z Chrisem, który też był darmowy, a który był dopracowany, tak? Ale miałeś dwugodzinną kampanię. No to był dobry dodatek. A nie pięciominutowe scenariusze. Ja zaliczyłem każdy scenariusz wczoraj w okolicach 7-8 minut. Nie spiesząc się, bo szukałem też tych shopów, tak, bo też są poukrywane. I to inne kolory mają. Macie dodatkowo dwa nowe osiągnięcia w dodatku, o czym też warto wspomnieć. Tak, łatka waży ile? Ponad giga lekko? Ponad giga. Czyli nie jest A dużo. Stroje pobieracie bezpośrednio już z PlayStation Store. Tak, oddzielnie tam po kilka. Tam ze sklepu. Po kilka megabajtów. Xbox Live. Sobie sprawdźcie, bo warto. Tak. Co mamy jeszcze z nowości w nowym DLC? W nowym DLC mamy tak zwane zombie plecaki. To też jest ciekawe. Stoją gdzieś tam po kątach poustawiani. Jeżeli one są słabsze generalnie. I one nie atakują. Na dwa strzały. Tak zauważyłem na tą chwilę, że one są na tak zwane dwa strzały. Ale z reguły stoją albo hordy zombie,
Albo tak. Stoi ta. Ten... No i musisz decydować. Albo mijasz, dokładnie. Albo walczysz, a jednocześnie chcesz zobaczyć. Najgorsze, najbardziej uciążliwe to jest scenariusz właśnie ducha, bo tam mamy wąskie korytarze, wąskie przejścia. Podoba mi się to, w jaki sposób przedstawili te intro. Bo tam nie ma filmiku klisza typowego, tylko jest właśnie klisza, takie wspomnienie, bo przypomnijmy, że wszystkie trzy scenariusze dzieją się w alternatywnej rzeczywistości. Tak, to są w ogóle scenariusze co jeśli. Co jeśli, tak, czyli mamy przykład, że generalnie wszyscy, którzy tam są, zginęli. Znaczy z Kendo nie wiemy, co się stało do tej pory. Nie wiemy, co się dzieje na ten. Ale ten scenariusz byłbym skłonny uwierzyć, że to mogłoby się tak potoczyć. Na kliszy jest pokazana sytuacja, gdzie trzymasz shotguna po prostu przy twarzy. Ktoś do niego dzwoni, tak. On ma dostać się na ten. Czyli akcja tutaj dzieje się bezpośrednio po tym, jak spotyka Leona i z Adą, gdzie zabija tą swoją córkę, tak by na to wychodziło. W scenariuszu Ghosta mamy tą... ten scenariusz jest tak najtrudniejszy z tego, co widać po tej ocenie, kiedy zaczynamy. Miałeś z nim trudności? Miałeś. Miałem. I do tej pory mam. I do tej pory masz. Dużo chorób zębiaków, tak jak wcześniej wspomniałeś, wąskie korytarze. Jest ciężko. Jak fabularnie go określamy? Fabularnie on rozwija wątek Ady i G-Virus, który wypuścił Leon pod koniec gry w swoim scenariuszu. Czyli przejmuje tą fiolkę, mamy dostarczyć ją od punktu A do punktu B. Do punktu ewakuacyjnego. Nie skończyłeś tego scenariusza. Nie. No to zajmuje też około 6-7 minut. Na początku wydaje się bardzo trudny, troszeczkę później łagodnieje. Ale dalej jest to... Wiesz co mnie tam najbardziej sprawiło problemy? Mhm. To, że zombiaki są, to dało radę je wyminąć, a najgorsi są wiesz ci, którzy? Te roślinki. No rośliny tak. One są uciążliwe. Bluszcze tak zwane, blusz zombie. Tak. Dlatego, że jedno zapanie jest koniec. Koniec. Jak nie masz, wiesz, defensywnego przedmiotu, to defensywnej broni, tak, to już jest game over, zaczynamy od początku. No na szczęście są te scenariusze dosyć krótkie. Aczkolwiek troszeczkę mnie to irytuje, że żaden scenariusz nie jest fabularnie tak fabularnie trochę zbudowany. Na to chyba przyjdzie czas dopiero czyli ty jednak, DLC płatnym. Myślę, że tak. Czyli ty jednak wolisz nie bawić się w takie typowe kill roomy, tylko chciałbyś taką historię, chciałbyś trochę pozwiedzać. Tak. Albo żeby to było tak, wiesz... jeden scenariusz kill roomy, tak zwane, a dwa na przykład trochę spokojniejsze. Usłyszałem w ogóle pierwsze informacje na temat tego, że będzie ta córka burmistrza, a skojarzyłem sobie, że przecież w Resident Evil 2 spotykamy ją już martwą, tak? Tam na tym stole. I tutaj myślałem, że będzie taki wątek oprawcy, ale nie, jednak też jest kill room, jednak też jest ucieczka. Jest ten nowy rodzaj przeciwnika, o którym tak, można ten powiedzieć. Ten nowy zombie, taki, no fantastyczny wygląd naprawdę, bo naprawdę to mi się podoba. Ten rodzaj przeciwnika ja widzę na przykład w laboratoriach. Ja też. Kiedy w Resident Evil 2 oryginalnym w laboratoriach, pamiętasz, to zombiaki były troszeczkę inne, nie? Tak, odarte ze skóry. Tak. I ten rodzaj przeciwnika... I tego nie ma w tej nowej wersji nie właśnie. Ma. Dlatego ten przeciwnik fajnie by tam był. To było dobre. Jakby to tam wpasował. A może był w zamyśle. A dali go po prostu do DLC. I mogą dać do płatnych dodatków, które się pojawią na bank. Jak myślisz, jaki może być płatny dodatek? Ja stawiam na Merwina. Na pewno będzie Merwin, znaczy pojawił się tam jakiś screen już w internecie, gdzie on tam idzie przez jeden korytarz, już taki screen widziałem. Dlatego myślę, że na pewno będzie Merwin. Bardzo by mi się podobało taki... Ben? O, Ben też ciekawe. Też ciekawe. Skończylibyśmy tam w tej celi, tak? Bo jego wątek dosyć krótki był. Tak, ale wracając do Merwina, ja bym widział to wszystko, jak tam się to zaczynało, jak ci policjanci walczyli, aby Capcom zrobił taki dodatek. To było świetne. Taki trochę Outbreak. Dokładnie. Tak. Jak to wszystko wiesz, jak próbujemy ratować tą sytuację i to bym chciał. 2-3 godziny taki scenariusz. Tak, i to bym nawet... Za to bylibyśmy skłonni zapłacić. Mógłbym zapłacić trochę i bym się nawet nie zastanawiał. Wersja Gold Edition w przyszłym roku. Na 100%. Asumując, moim zdaniem dodatek jest... ma swój klimat, ale nie tego oczekiwałem. Dla mnie średniak. Ocena max 7 na 10. A jak ty oceniasz? Na tyle, co przeszedłeś, bo wiem, że nie zaliczyłeś jeszcze do końca wszystkich kampanii. No będę męczył to. Ale na tą chwilę, jak byś to ocenił? Bo jesteśmy na świeżo z materiałem. No ja liczyłem na więcej. Też liczyłeś na więcej. Liczyłem na coś więcej niż tylko takie kill roomy, bo dostaliśmy to już tak naprawdę w Hanku, dostaliśmy to już w Tofu, a tu mamy tak naprawdę powielenie tej samej formuły. Jest tam parę, wiadomo, różnią się postacie, są tam te lokacje, ciekawe scenariusze, ale to są też historyjki alternatywne. Ja chcę taką prawdziwą fabułę. Prawdziwe mięso. Prawdziwe tak mięso, tak. Tak, no bo to była taka rozgrzewka. Tutaj wszystko w pół godziny możemy skończyć. Mhm. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. O dodatkach, o nowych skórkach z 98 roku. Sprawdźcie. Tutaj będziecie mieli filmik na naszym kanale. Sobie też możecie dokładnie to zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. I zapraszamy do dyskusji. Cześć. No to na razie, cześć.